więc widzowie, stało się. Dostałem dostęp do zamkniętej bety. Jak możecie teraz zobaczyć u samej góry, mamy wersję 0.46 i tutaj w tej aktualizacji jest po prostu cała masa przekozackich skinów. Słuchajcie, jest tutaj cała, no tak jak powiedziałem, co dopiero, cała masa skinów, które wam zaraz pokażę. Są nowe koła i co ciekawe, jest również nowa mapa, zobaczymy jak ona wygląda. I słuchajcie, to wszystko będzie dopiero w Stumble Guys dostępne, więc jedyne, gdzie możecie to zobaczyć, to właśnie teraz na odcinku. Oglądajcie ten odcinek do samego końca i słuchajcie, jak możecie zobaczyć, jesteśmy aktualnie w sklepie i jak widzicie, mamy tutaj darmowe koło, coś, no w sumie coś specjalnego, to wam zaraz pokażę, ale potężne, przekozackie, nowe emotki, nowe wszystko, no jest tego bardzo dużo. To jak możecie zobaczyć tego gościa na helikopterze. Ale widzowie, zanim to, wejdźmy sobie w skiny i przejrzyjmy, jak te skiny wyglądają. Zaraz pogramy właśnie tym kołem, porolujemy, postaramy się trafić właśnie tego skinka. I słuchajcie, prośba do was jest taka, że jeśli wy byście chcieli na przykład trafić jakiegoś nowego, niedostępnego skina, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Dzisiaj bez Eweli, bo tylko ja mam do tego dostęp. Także napiszcie w komentarzu, Ewela wróć. Każdy niech napisze w komentarzu, Ewela wróć i zostawcie łapkę w górę dla Eweli. No i słuchajcie, jeśli właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Ogółem, mamy Discorda, na Discordzie nagrywamy odcinki z widzami. Będziemy bardzo dużo customów robić ze Stumbly Guys, być może będą jakieś tam wygrane i tak dalej. Więc Discorda macie w opisie, po prostu wejdźcie. I słuchajcie, teraz co robimy? Przechodzimy do skinów. Słuchajcie, tutaj mamy skiny. Dajmy sobie wszystko, albo nie, dajmy sobie legendarne i przejrzymy kilka skinów. I jak widzicie, w ogóle tutaj są skiny, które jeszcze nie do końca są dostępne w Stumble Guys. Tak one wyglądają. To pewnie się pojawi za niedługo jako pakiet. I tu chyba wygląda na to, że mamy pierwszego skina, który ma wejść do Stumble Guys. Wygląda on dokładnie tak, ale nie jestem pewien, bo ja, słuchajcie, nie gram nie wiadomo ile w te Stumble i niektórych skinów po prostu mogę nie kojarzyć, ale chyba pierwszym anime skinem, ja bym tak to nazwał, wygląda to trochę jak ziomek z Pokemonów. Ej, w sumie fajnie by było, jakby była jakaś współpraca Pokemonów czy coś takiego, ale tak wygląda skinek, który będzie dopiero w Stumble Guys, ale to nie jest wszystko. Mamy tutaj taką dziewczynę i ona się nazywa Kibi Gal, jest legendarna, tak dokładnie wygląda. No i słuchajcie, to są dwa skinki, które będziemy mogli odblokować za chwilę w kole, ale to nie jest wszystko, ponieważ mamy tutaj kolejne rzeczy i mamy tutaj, jestem ciekaw, naprawdę jestem potężnie ciekawy, jak ten surfer będzie wyglądał, czy on będzie podskakiwać na tej desce, jak on będzie kopać, jak to wszystko będzie wyglądać. Jestem mega ciekaw, ponieważ jest to chyba taki pierwszy skin, który jest na czymś. I to nie jest jedyny, zaraz wam pokażę, że naprawdę jest tego cała masa. Tu oczywiście mamy bananka, którego, jak wiecie, no nie jest on dostępny. Słuchajcie, oczywiście skinki, które mają jeszcze wejść teraz w aktualizacji, tak one wyglądają. Tutaj taki kosmita, być może będą tu darmowe skiny, ale nie jestem tego do końca pewien. Tu oczywiście te skiny, które mieliśmy i kolejnie, no to jest, to moim zdaniem, to będzie mój main. Ja będę tym skinem grał, aż chyba takiego wąsa. Widzowie, ej, umówmy się tak, jeśli pod tym odcinkiem będzie 5000 łapek, a na pewno nie będzie, nie ma szans, żebyście tyle wbili, zapuszczam takiego wąsa, no postaram się przynajmniej, albo sobie dolepię jakiegoś takiego i będę właśnie nagrywać Stumble'a z takim wąsem, to było dobre, ale dobra, przejdźmy dalej. Tutaj mamy kolejnego latającego skina na jetpacku. Myślałem, że to jest pad, w sumie troszeczkę tak to wygląda, ale to jest plecak, taki jetpack. I to jest skin latający, czyli znowu jest to totalna nowość. No nie było takich skinów, mi się wydaje, że totalnie nie było takich skinów. I kolejnie mamy Apokalips, tak wygląda skinek, on jest taki, wiecie, przypakowany, z taką fryzurą. Być może ja bym sobie mógł taką fryzurę zrobić, jakbym miał włosy. Ciekawe, jakby wyglądał w takiej fryzurze, ale dobra, widzowie, jest taki skinek, przejdźmy dalej. Tutaj mamy koguta, te skiny, znacie je. I mamy przepotężne coś specjalnego, ale do tego coś specjalnego zaraz przejdziemy. Teraz sprawdźmy, tutaj jeszcze jest ten baby doll bodajże. No to jest wszystko, co po prostu już mieliśmy. I teraz przejdźmy do przepotężnego skina, którego widzicie aktualnie. W sensie, on nie jest fajny, tak do końca, w sensie mi nie do końca on się tak podoba, ale słuchajcie, mamy dalsze skiny. Tego mieliśmy dostać. Nie wiem, czy on będzie teraz jeszcze jakoś w sklepie,
Nie mam zielonego pojęcia, czy to tak będzie wyglądać. I następnie mamy kolejnego latającego skina. Nie wiem, czy to jest animacja. Być może to jest tylko i wyłącznie animacja. I one normalnie będą chodzić. Nie wiem, widzowie. I zobaczcie, tu jest takie oko, które lata dookoła. No jest po prostu to przepotężne. Po prostu totalnie przepotężne. I następnie mamy Senseja, który był. I ostatni skinek. Być może są jeszcze te rzadkie episki, ale zaraz je sprawdzimy. Orbit. I to chyba będzie mój ulubiony skin. To jest dopiero przepotężny skin. Przekozacko wygląda. On jest zrobiony tak jak Galaxy skin w Fortnite. Jak wiecie, gramy w Fortnite, gramy w Robloxa, wszystkie kanały macie w opisie. Więc zapraszam was na nie. I słuchajcie, tak to wszystko wygląda. I teraz przejdziemy sobie do nowych kół i później przejdziemy do nowej mapy, ponieważ jest jeszcze nowa mapa, ja wam ją pokażę. Ona jest, jak sobie ją wybierzemy, ona jest tutaj, także zaraz wam ją pokażę. I teraz przejdźmy sobie do koła. Tutaj pokręcimy sobie kilkanaście razy, ponieważ takie dwa nowe koła będą. One pewnie będą trwały po jakiś tydzień. Jak widzicie, mamy tutaj kilka skinów do dropnięcia. 3,13% na coś specjalnego, 3,13%... Ej, ten! Czemu na to jest 3,13%? Aha, bo to jest nowe, ale to jest najlepsze. I słuchajcie, tych skinów, no naprawdę jest cała masa. I tu w ogóle... Aha, to są chyba emotki. Aha, czyli mamy nowe emotki. Właśnie, ej, czekajcie, to zanim jeszcze zakręcimy kołem, to wejdźmy sobie na kolor... A, to nie, to przepraszam, na emotki. Tutaj powinny być te nowe emotki. Czekajcie, o, mamy, czyli tak to wygląda, coś takiego, coś takiego. Coś takiego i coś takiego, taka... No, wy sami wiecie, co to jest. Przejdźmy sobie do animacji. Być może mamy jakieś nowe animacje. Bunny hop. Nie wiem, widzę, czy te rzeczy były. Szczerze wam powiem, no nie mam zielonego pojęcia, czy to jest nowe, czy nie. Ej, to jest fajne. To jest fajne na Sylwestra, ale dobra. I pewnie będą jeszcze kroki, kroki. To jest chyba te nowe kroki, tak mi się przynajmniej wydaje. I no tak to wszystko tu wygląda. Ja na swoim koncie, w ogóle jestem na innym koncie. To konto jest no, dla twórców, także ja bardzo dziękuję tutaj StumbleGuys, że pozwolili mi na to. I słuchajcie, mamy tutaj kolejne koło, totalnie nowe koło, które będzie dostępne. I jak widzicie, tutaj mamy różne rzeczy. No to co? Ja proponuję, czekajcie, jeszcze mamy tutaj jedno koło. Zobaczmy, co my tu mamy. Aha, tutaj też są... Ej, tu jest orbit... A tu będzie orbit? Aha! Ej, czekajcie, czyli tutaj zdobądź ekskluz... Aha! Czyli tu mamy to i to, na to by wyglądało. I tu w ogóle mamy znowu flagi. Ej, dobra. To zróbmy tak, zakręćmy może tym kołem 10 razy. Zobaczmy, co my tutaj dostaniemy. Proszę bardzo. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. No i mam nadzieję. Dobra, emotka jest już nasza. Sprawdźmy, co będziemy mieli tutaj dalej. Ja bym chciał jakiegoś skina... Emotka jest już nasza, także porolujemy, żebyśmy tutaj zdobyli nowego skinka. O! Jest! Ej, przetestujemy tego gościa! No i to mi się podoba. Widzę, to jest dobry moment na zostawienie teraz łapki w górę, także daję wam 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że zostawiliście. No i dropimy tutaj Mam nadzieję, że będę mógł nim zagrać, tak szczerze, ale udało się. Ej, kozak, wyrolujmy trochę tych skinów, żeby właśnie zagrać tymi skinami. Ej, dostałem orbita. Najlepsze coś specjalnego, 3%. Ej, jakie te emotki są kozackie. Te emotki są po prostu przepotężne. I mamy kolejnego surfera. Dajcie mi tego na helikopterze. A tu w ogóle są... Ej, w ogóle to koło ma wszystkie nowe rzeczy chyba, nie? Czy są tu jakieś powtórki? Aha, być może to jest po prostu tylko tak na becie. Nie wiem, widzowie, ale tak to wygląda. Więc zróbmy tak. Ja teraz wylosujmy jeszcze 10 razy z tego koła. Zobaczmy, jak to koło... Właśnie nie wiem, czy na becie po prostu są te koła inne, że wszystko jest wrzucane. Nie wiem. Nie wiem, jakby co, to przepraszam, widzowie. Porolujmy, pozdobywajmy jakieś tam skinki. Ej, flaga Polski. Dajcie flagę Polski. Ja chyba nie mam. Nie, no nie. Na pewno nie mam flag. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Co to jest? To chyba były kroki, takie oczy, na to by wyglądało. I znowu, o, ej, znowu mamy tego chłopa. No i to mi się podoba. To mi się totalnie podoba, zobaczmy. No, ej, było tak blisko, dajcie mi tego gościa. Czyli wygląda na to, że to są dwa te same koła. Nie wiem, widzę, być może ja tu coś źle rozumiem, ale jestem ciekaw. Aha, ona stała, a ona tam latała wcześniej, tak mi się wydaje. Ogółem, widzę, nos mnie swędzi, chyba będę... Mega zły, tylko jeszcze nie wiem dlaczego i na kogo. Mam nadzieję, że nie na was, że nie zostawiliście łapki w górę. Także słuchajcie, zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze dostaniemy. Okej, tego gościa już mieliśmy.
Znowu, ej, dużo tych losowań. Porolujmy. Stop! No i pięknie, mamy drugie. Ej, no to będzie kozackie. Duplikaty tu podostawaliśmy. Ej, czyli my to na pewno mamy odblokowane. Zakręćmy tutaj jeszcze 10 razy i wylosujmy jeszcze jakiegoś lepszego skinka. Czy to się... No i proszę, mamy gościa, helikopter. Dobra, jestem zadowolony, szczerze wam powiem. Jestem mocno zadowolony. W ogóle jakbyście chcieli, żebyśmy zrobili z Ewelą bitwę na to koło, na to niedostępne koło, no to zrobimy po prostu. Na jutro zrobimy taką bitwę. Będzie 100 razy versus 100 razy. To by było potężne, tylko na tym samym koncie. Ja będę kręcił wszystko. Dobra, ej, tego... Mamy anime skiny. No, ej. Dlaczego tak to nie wygląda, wiecie? Wszystkie coś specjalnego trafiłem. Ja cię kręcę. Trafiłem wszystkie coś specjalnego w niedo... Oj, ta emotka. I zaraz poubieramy te wszystkie emotki i zobaczymy. Jeszcze przypominam, że jest mapa i znowu nowa emotka, nowy taniec. Dajcie coś fajnego. Dajcie. O! To jest rage. Ej, to będzie dobre. Zobaczmy, co dalej. Dobra, tutaj helikopter. Co ja bym chciał jeszcze stąd dropnąć? Mamy wszystkie nowe coś specjalnego. Dobra, jeszcze 10 razy. Zobaczmy, co my tu jeszcze trafimy. Tego chłopa bym chciał trafić, tylko nie wiem, czy ja go już trafiłem, bo tu już było tyle tych roli. Emotka. Smutna emotka. Nie, no nie ma się coś smucić, jest naprawdę bardzo dobrze. Okej, tu znowu mamy tego banana guy'a. I coś jeszcze pewnie... Mam nadzieję, że coś jeszcze dostaniemy. Dobra, mamy tutaj emotkę. Ej, to może być dobry pomysł właśnie na dwa ekrany. Z Ewelą. I mamy tego... Aj! Prawie mieliśmy tego gościa. Dobra, duplikat. Zobaczmy, czy nam coś tutaj jeszcze trafi. Rage mieliśmy, duplikat. Tego nie chcemy. Dobra, dajcie. Ej, jest tym gościu i ja go... Aha, ja go miałem. Dobra, widzę, nieważne. Zaraz będziemy sprawdzać te wszystkie skinki, jak one wyglądają. Aha, drugi raz ten sam gościu. Okej. Okay. Ostatnie chyba kręcenie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to będzie ostatnie kręcenie. Ej, patrzcie, mówiłem, że nie mam tego gościa, tego 3 razy dostałem. No to co, może jeszcze raz ten sam gościu? Zobaczmy. Nie, ej, tego też mam. Czyli wygląda na to, że ja naprawdę większość rzeczy trafiłem. Teraz wejdźmy sobie w dostosuj i teraz, widzowie, pierwsze co, to może to. Później przejdziemy do tego. Mamy jeszcze to i ten gościu z helikopterem. Dobra, pierwszy banana. I później weźmiemy helikopter i później weźmiemy tamto. I słuchajcie, ogółem wszystko, ale to totalnie wszystko zagramy sobie na totalnie nowej, na totalnie kozackiej mapie. Czyli na tym, to jest totalnie nowa mapa i to jest ogółem poszukiwanie skarbów. Ja ostatnio z Fortnite'a nagrywałem taki odcinek, poszukiwanie skarbów. Czy my tutaj będziemy mieli poszukiwanie skarbów? Czyli mapę ostatnią będziemy musieli zrobić blograsz. Ej, co to jest? Co to jest za mapa? Halo, i w ogóle patrzcie na tego... Aha, czyli tu się zbiera monety. Czekaj, ej, to jest... Ale sztosik. Tu się zbiera... Ej, na środek! Aaaa! Dobra, dobrze, że przeżyłem. Tu się zbiera... Aha, czyli jak zbierzemy... Jak zbiorę jeszcze te 7 monet, to... Dobra, czy oni w ogóle zbierają te monety? Czekajcie... Ej, ależ to z mapa, ależ to... Ała, dobra. Ależ to sik mapka, widzę, totalnie nowa, odjechana mapa w Stumble, guys. To jest piracka mapa. I to mi się podoba. Widzę, raz, dwa, trzy, bom. Dawać mi tutaj, nie wiem, mam pierwsze miejsce, mam pierwsze miejsce w monetach. I prawdopodobnie, ej, no i to jest... No naprawdę, powiem wam, że jestem mega pod wrażeniem, jak Stumble Guys prowadzą swoją grę. Bo naprawdę jest to mega kozackie. Chodźmy tutaj zobaczyć jeszcze. Mamy pierwsze miejsce i mamy 30 monet. I pewnie po iluś tam się kwalifikujemy. Ale wygląda na to, że najlepiej chyba te monety zbierać tam. Czyli mamy kilka... Ej, mamy kilka. Zaraz przejrzymy całą tą mapę i zobaczymy, gdzie jest najlepiej. Tu coś jest, tu jest jakieś wybijanie. Ej, ale sztosik. No i to mi się podoba, tylko ciekawe, co się dzieje, jak spadniemy do wody. Później możemy... Ej, tam! Ej, ale super to jest. No ja jestem... No naprawdę, widzowie. 25 sekund to jeszcze trwa. Totalnie nowa mapa z takimi... No, a ja, że wele muszę...
Muszę chyba ją zawołać, albo później ją jej pokażę w sumie. To by była beka, jakbym Ewelę tutaj wołał. Halo, Ewela! Ewela! Dobra, widzowie, ale zobaczcie w ogóle, jak tu fajnie skacze. I... Ej, czyli to sobie tak jeździ na skórce od banana. I to mi się podoba. Naprawdę, powiem wam, jestem pod mega wrażeniem. Przechodzimy i zagrajmy jeszcze raz, bo nie byliśmy na dwóch częściach tej mapy. I ogólnie, widzowie, jesteśmy z powrotem. Przejdźmy teraz do tego gościa w helikopterze. Zobaczmy, jak się nim będzie grało. I później przejdziemy do tego Galaxy Skinka, ponieważ on będzie potężny. Więc znowu stwórzmy sobie właśnie to, co mieliśmy wcześniej, czyli dokładnie na tą mapę. Mapa kolekcji, tak to się nazywa? Ej, ten skinek jest potężny, czyli on jest... Dobra, widzowie, to jest od dzisiaj mój skin. Mi ogółem się to kojarzy z tym Hugo Copterem. Nie wiem, czy wy kiedyś... Ej, w ogóle weźmy się tutaj, wybijmy z tego, proszę bardzo. I czekajcie, i czy tędy się da jakoś to skrócić? Nie da się, szkoda. Zobaczmy jeszcze tutaj, przetestujmy, jak to będzie wyglądać tu. Ej, potężnie to wygląda. No, kozak, że takie skiny są dodawane. Naprawdę, widzowie, to jest coś niesamowitego. Czyli tu totalnie, patrzcie, ile zbierzemy sobie. Boom. Ej, widzieliście to? Widzieliście to? Ej, co jest grane? Czekajcie, wybijmy się. Patrzcie, tutaj są jeszcze What? What? Ja nie wiedziałem, że tutaj są jeszcze. Jeszcze ten wulkan musimy obczaić. I widzowie, przetestujemy sobie tego Galaxy Skinka za chwilkę. Okej. Przejeżdżamy. Boom. Chodzimy tu. Czy tu jest coś ciekawego? Mi się wydaje, że ta część jest najgorsza, ale być może tylko mi się tak wydaje, więc teraz wejdźmy sobie. No nie, no to ta część jest najgorsza. Wybijmy się na tą. Wydaje mi się, że ta część też nie jest jakaś najlepsza, ale mi się w ogóle podoba zamysł tej mapy, że jest tutaj... Czekaj, czy jest jakaś skrzynka z monetami. Dobre by to było jakby... Co to było? I latający... Co? Widzieliście? I tu był jakiś dźwięk. Jakby mi to dało więcej. Ej. Widzieliście to? Tutaj coś było. Kot mi miał czy za mną. Słuchajcie, tam coś było. To jest szok. Dobra, tu się da wejść. Ojdź. No, czyli jak się spali, to się nic nie stanie. No, tak jak mówiłem. Ej, ale tam była jakaś latająca moneta. No, ja nie wiem, czy ja miałem jakieś zwidy. Dobra, mamy pierwsze miejsce, proszę bardzo. Ej, ten śmigłowiec jest kozacki. Dobra, przechodzimy, zobaczmy jeszcze. Ej, jeszcze tu trzeba poszukać, może tu jest jakaś skrzynka. No to co, widzowie, sprawdźmy, jak wygląda ten skinek. Wygląda on... W ogóle, on, zobaczcie, on tak lewituje. Tylko gdzie on ma oczy? Oczy mu się zgubiły. Coś tu jest nie tak z oczami. Halo, gdzie są oczy do tego skina? Ale mega fajnie to wygląda. Tylko strasznie jak się tak... na boki daje, to strasznie szybko ta tekstura. To chyba tak nie powinno być. Także widzę, on sobie lewituje, skacze normalnie, wszystko jest normalnie. O, wywraca się normalnie, ale on zamiast chodzić... Naprawdę, widzowie, jedna z najlepszych aktualizacji. Wy wbijajcie na ten film, jeśli go nie widzieliście, zostawiajcie łapy, subskrybujcie nasz kanał i napiszcie w komentarzu Ewela wracaj. Trzymajcie się, na razie, piona!